Prezydent Jaworzna podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami przyznał, że otrzymuje pogróżki. To kolejny prezydent, który musi się zmagać z taką sytuacją. Wcześniej groźby otrzymywali m.in. prezydenci Sosnowca, Katowic czy Wodzisławia Śląskiego. Paweł Jędrusik. Paweł Silbert poinformował o pogróżkach podczas jednego z ostatnich spotkań z mieszkańcami. Niemal codziennie dostaję takie maile, w których straszą mnie, że tutaj przyjadę i ci o poderżne gardło wymorduję twoją rodzinę. Na razie sprawa nie została zgłoszona do prokuratury, ale urzędnicy już zapowiedzieli, że tak jej nie zostawią. W takiej sytuacji tego typu maili nie bagatelizujemy, będą one przedmiotem odpowiednich reakcji prawnych. W ostatnich latach fala nienawiści wobec prezydentów miast w regionie się nasiliła. W lipcu groźby otrzymał m.in. prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Sporo gruźb trafia też do prezydenta Katowic Marcina Krupy. Bywają dosadne, wulgarne groźby przekazywane osobiście, słownie, mailowo, pisemnie. Kilka lat temu z podobną sytuacją mierzył się prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Po wielu miesiącach został odnaleziony sprzęt komputerowy, z którego wysyłano za pomocą różnych zagranicznych serwerów tego typu pogróżki. Sprawcy jednak nie udało się zatrzymać. Takie zawiadomienia nie tylko od prezydentów dość często otrzymuje policja. Jest to przestępstwo, ale nie jest ścigane z urzędu. Jeśli osoba, do której te groźby są skierowane, bądź osoba, która te groźby otrzymała, czuje realne zagrożenie z tego powodu, ma prawo złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Granica między groźbami a czynami nie jest duża, o czym świadczy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, bo słowa od czynów dzieli tylko cienka linia i tylko reakcja społeczeństwa i zgłaszanie tego typu spraw pozwoli uniknąć kolejnych tragedii.